Witajcie. Witajcie w kolejnym dniu. Kicia dalej w Warszawie, włosy zmienione, okulary są, ponieważ słońce ostro daje. Słuchajcie, dzisiaj przede mną jest mega zabiegany dzień. Mam wiele spraw do załatwienia, także nie wiem, ile wam tutaj dzisiaj pokażę w tym vlogu. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę materiału. Miała mi się do edytowania. Jeżeli nie, no to zobaczymy, jak to połączymy może z kolejnym dniem. W każdym razie poranek z rodzinką, śniadanko i jadę teraz z Kams załatwić coś na miasto. Zabieram was ze sobą, także pokażemy wam, jak wygląda Warszawa wiosną. A za mną jest historyczny maluch, którego właścicielem podobnego jest Tom Cruise. Nie, w topa. A za mną jest historyczny maluch, który... A za mną jest historyczny maluch, którego właścicielem podobnego jest Tom Hanks. Także lecimy. Chodźcie z nami. A tak się prezentuje podwórko Kici. Tu w tym miejscu rozgrywałam mecze piłki nożnej. Golnie słupek! Nie ma bramki! Ależ niesamowita sytuacja! Teraz, jak widzicie, jest placek zabaw dla dzieci, ale wspomnienia powróciły. Także tutaj były dwie bramki. Kicia grała pierwsze kroki piłkarki. Lecimy dalej. Nie wiem, czy ktoś zauważył metamorfozę. Wow! Czekajcie, coś tutaj się da. You're beautiful. No, nie wiem, czy ktoś zauważył metamorfozę. Podcięłam włosy. Ciekawa jestem, co Misia na to, czy nie za krótko. I gonię Kams. W tym świetle wyglądam blado, ale powiem wam, że naprawdę w Warszawie jest mega, mega pogoda, jest słonecznie. Kams jest ze mną i zaraz zobaczycie, jest bez kurtki, jaki cię jest w kurtce. Tak, jest ciepło bardzo. W Warszawie w końcu jest wiosna, także korzystamy. Lecimy na miasto, lecimy, mówię, dalej. Tak. A jeszcze nam się przypomniała anegdota o anegdota odnośnie piłki nożnej, o której wam tutaj przed chwilą wspominałam. Kamcias ma tutaj doświadczenie. Tak, zawsze jak grałyśmy w tą piłkę, no to oczywiście Magda napastnik. Tak. Kicia napastnik, tak. A ja zawsze stałam na bramce najmniejsza. No to mnie na bramku ustawiali. A później Steven. Tak, Steven się śmiał, że Boże, ta piłka cię zabije, przecież gdzie ty drobna na takiej małej bramce. A chłopaki tam przecież uderzali dość mocno tą piłkę, więc... No, więc... Było niebezpiecznie, ale dawała radę, także... Żyję, jak widać, także... No. No hello! Jestem w swoim żywiole za kierownicą. Kierownica po prawej stronie, po lewej stronie. Kierownica także. Kierownica po lewej stronie, jestem w swoim żywiole. Możemy jechać. Oczywiście, kiedy można, to przyciśniesz, nie? Jak zawsze. Dokładnie. Ale tak, to według przepisów. Dokładnie, bezpieczeństwo przede wszystkim. I zaraz wam pokażemy Stadion Narodowy, do którego się zbliżamy. Nowe włoski. A teraz gwiazda. Zobaczcie, a tutaj jest rotunda w trakcie przebudowy. Ta sama konstrukcja, ten sam szkielet, tylko nowoczesny wystrój, a tam pałac kultury. Można trochę odlecieć, może wam też teraz się to przytrafiło. Także tak się prezentuje panorama centrum. Przystanku, czekając być może na opóźnione 157. No właśnie, słuchajcie, mieliśmy małą akcję. Przebiegłyśmy, złamałyśmy prawo. Akurat jeszcze Straż Miejska nas przepuściła, także szczęście, że nam nie wlepili mandatu. Ale już dojechałyśmy do pierwszego punktu. A mianowicie idziemy do salonu Cortland. Ubezpieczyć. Idziemy do salonu Cortland zabezpieczyć Misi i Kici iPhone X. No, God! This is iPhone X. Not X. 10. Not to be confused with DMX, Xbox One X or OS X, which is actually OS 10.
Także zobaczymy, co nam zaproponują, jakie są możliwości. Jak widzicie, wciąż nas nie opuszcza piękna pogoda. Jest mega słonecznie. Słuchajcie, wyszłam już z salonu Cortland, ale jestem niezadowolona. Ponieważ chciałam zakupić szkła hartowane na iPhone'a 10. Niestety pan powiedział, że szkła może mi sprzedać, ale że mi go nie założy, ponieważ ich pomieszczenie nie jest do tego odpowiednim miejscem, gdyż jest klimatyzacja. Potem może właśnie, nie wiem, ono odchodzi, czy jakieś powstać purchelki, bąbelki. Także cóż, chciałam, żeby to była usługa profesjonalna z zakupem szkła i założeniem. Nie udało się, także jedziemy dalej. Także Cortland Warsaw. Kisia jedzie dalej. Kisia on tour po Warszawie. Tak. Kierunek Stadion Narodowy. Przyjechałam z Kams w kolejną miejscówkę. Tym razem jesteśmy pod mostem Poniatowskiego. Ciąg dalszy akcji zabezpieczyć iPhone'a 10. A jak widzicie, pogoda dopisuje tak, że już się pozbyłam kurtki. Także na krótki rękawek. Misia pewnie troszeczkę mi zazdrości, że jest tak słonecznie. Bitch. Please. Bo w Irlandii jednak jeszcze nie ma pogody na krótkie rękawki. Także korzystam ile mogę. Jest pięknie w Warszawie, słonecznie, pachnie wiosną. Także superowo. Pozdrawiamy. Dawno już nie byłam tutaj w centrum Arkady. Troszeczkę się pozmieniało. Ale fajnie. Mam nadzieję, że nasze iPhony zostaną szybko za chwilę zabezpieczone. Słuchajcie, musiałam przypadkowo przyjechać na Bielany. Pierwszy raz, ale jakoś dojechałam. Przyjechałam załatwić sprawy biznesowe i możecie poznać, kto jest ze mną, Steven. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, cześć i czołem! Pozdrawiamy. W okularkach, bo słońce ostro praży, prawda? W Warszawie? Tak jest. I lecimy pogoda dalej. Pogoda dopisuje. Oraz weekend słoneczny. Tak. Zapowiada się. Także... Jak pogodynek. Lecimy dalej. Pozdrawiamy. Pa. Słuchajcie, także chciałam wam powiedzieć, że iPhony są zabezpieczone. Udało się ostatecznie. Ja póki co, jak widzicie, jestem na krótki rękawek z plecaczkiem. I wyszłam na spacer razem z Kams i z Lakim. Idziemy w stronę parku. W Warszawie jest naprawdę przepiękna pogoda. Dużo się dzieje. Także taki zabiegany ten vlog będzie. I myślę, że dosyć krótki. Ale no nie wiem, dajcie znać, czy lubicie też takie vlogi właśnie krótkie, jak gdzieś jedziemy z Misią na krótko coś pozałatwiać, chcecie zobaczyć, co robimy, jak spędzamy czas. Czy nie interesuje was to? Także czekam na komentarze pod tym vlogiem. Co jeszcze? No i wracając do tematu, już ochłonęłam. Także Cortland, Warszawa. No nie jestem zadowolona z tych usług. Chociaż pan w serwisie, w którym byłam drugim, również powiedział mi, że nie zakłada się w miejscach publicznych szkieł hartowanych na iPhone'ach, tylko w jakimś właśnie miejscu w domu, w łazience? Nie wiem, serio? Dajcie znać, czy zabezpieczaliście go swojego iPhone'a i gdzie to robiliście, jak wasze wrażenia. Dobra, lecę na spacer dalej. A za chwilę poznacie Lakiego. Słuchajcie, a za chwilę zobaczycie Lakiego, którego już widzieliście, mojego pupila. Także zabieram was na spacer do parku Skaryszewskiego. Lakuś, chodź. Lakuś. Tak się prezentuje Laki w poszukiwaniu skarbów w trawie. Lakuś, przywitaj się ładnie, jakie masz ładne szeleczki. No, Laki jest tutaj, widzę, zainteresowany poszukiwaniem, co tam w trawie piszczy. Sprawdza. I lecimy dalej. No i słuchajcie, już jesteśmy z Kams w parku i spacerujemy, jest przepięknie, zielono. Tak wygląda park Skaryszewski, jest przepięknie, idziemy chillować z Lakim, gdzieś tam biega. Zobaczcie, kto tu jest ze mną i dalej szuka i sprawdza, co w trawie piszczy. Lakuś.
Lakuś, poszukiwacz. Laki. Zobaczcie, Laki wypatruje ziomalków swoich. Biegnie zgrzany, zziejany. W swoim żywiole jest Laki. Znowu podgryza trawę. Fe, Laki, nie wolno trawki. A tam jakaś sesja się odbywa zdjęciowa. I tu jest nasz model. Zobaczcie, a teraz tutaj pan pokaże, jakie sztuczki Laki umie wykonywać. Tutaj jest nasz słodziak, który nie chce pozować. Zostaw. Pięknie. Zobaczcie, dużo piesków tutaj też jest. I Laki. Masz Laki patyczek. Laki. Masz. Laki. Chodź tutaj do mnie patyczek, proszę. Masz patyczek. Pieski się bawią. Także tak jak widzicie, spacerujemy sobie z Kams i z Lakim. Idę troszeczkę pochillować. Później, co mam w planach na dzisiaj? Jadę jeszcze w jedno miejsce, do którego was zabiorę. A tymczasem co? Idę skorzystać z pogody. Zaczerpnę promieni słonecznych i odezwę się już do was później, także pozdrawiam. Tak jak mam wspominałam wcześniej, zabieram was w pewne miejsce. Przyjechałam ponownie do kliniki Ambroziak w Warszawie. Załatwić pewną sprawę, ale wszystko jest pomyślnie, także cieszę się na tą wizytę. Zapraszam was do środka, zobaczycie jak wygląda recepcja, bo do gabinetu was nie zabiorę. Także idę teraz na wizytę, a później Także uciekam teraz na wizytę, a później... co później? Później to chyba jeszcze jakiś mały shopping, no i czas z rodzinką, bo jutro już czas wracać. Let's get it on! Zobaczcie, że do was się przez dłuższy czas nie odzywałam, ale za bardzo też się nic ciekawego nie wydarzyło, co mogłabym wam pokazać. Tyle, że po wizycie w klinice Ambroziak udałyśmy się z Mirandą i z Kams na małe ploteczki. A teraz już czas na wieczór z rodzinką, także tak wyglądał mój kolejny dzień pobyt w Warszawie. Ja już uciekam i żegnam się z wami. Zapraszam was do subskrypcji naszego kanału, nie zapomnijcie. I nie zapomnijcie też dać kciuka w górę, jeżeli wam się podobał taki dzień ze mną. A już niebawem wkrótce kolejne vlogi z Misią, także będzie się działo. Także nie zapomnijcie subskrybować i lajkować. Wiem, że jesteśmy monotematyczne, ale słyszałyśmy też, że nie wyświetlają się nasze vlogi, także z tego powodu takie przypomnienie. Także ja już was żegnam. Buziaczki, dobrej nocy albo dzień dobry. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się, pa! Let's get it on.